Wysoka Izbo, pragnę uspokoić się rozemocjonowaną Platformę Obywatelską, że Klub Sprawiedliwej Polski będzie przeciwko tej ustawie, która jest jawnym przejawem nie tyle likwidacji, nie tyle tego, co tu było opowiadane. To jest zwykła, panie ministrze, egzekucja polskiego górnictwa. I tak trzeba nazwać tą ustawę. Pytam się, szanowni państwo, bo nie ma pani premier, nie ma poprzedniego pana premiera. Pytam się, gdzie byliście przez 8 lat? Gdzie był nadzór właścicielski? Gdzie było Ministerstwo Gospodarki? Co zrobiliście w tym czasie, że nagle dzisiaj obudziliście się i we wszystkich stacjach telewizyjnych i tym górnikom mówicie, że za miesiąc kompania upadnie i stawiacie wszystkich pod murem? Gdzie byliście do tej pory? To ja powiem, co robiliście. Był pewien taki rząd, kiedy wydało się o pewnych nagraniach. Kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczorem, kłamaliśmy w południu. I parafrazując, kłamaliście przed jednymi wyborami, kłamaliście przed drugimi wyborami, a teraz sprawa doszła do trzeciego szeregu. I dzisiaj tak naprawdę powtórzę jeszcze raz. Będzie egzekucja polskich kopalni. Rozpoczęło się wasze wejście w wydumaną religię pakietu klimatyczno-energetycznego. Jak mówiliśmy tam na Śląsku, to śmialiście się w oczy, że będzie strata około 500 tysięcy docelowo miejsc pracy. To jest dopiero początek. Że polskie PKB spadnie o minimum 2% z powodu tego wydumanego pakietu. Nikt nie chciał słuchać. Dzisiaj jest początek tego końca. To nie jest w porządku. I chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, zadać kilka pytań panu ministrowi, może odpowie pan premier, czy pan wicepremier. Czy prawdą jest, że polskie górnictwo przynosi dochody do budżetu państwa? Czy prawdą jest? I jakie dochody przynosi dla budżetu państwa? Proszę powiedzieć, jakimi podatkami obłożyliście polski węgiel? Proszę powiedzieć, co zrobiliście, żeby było embargo na rosyjski węgiel. Proszę powiedzieć dzisiaj Polakom, jaka jest średnia pensja górnika, tylko i nie zafałszować o podwyższoną pensję prezesów spółek. Bo próbowaliście zarządzać konfliktem, bo to umiecie najlepiej. Skonfliktować polskie społeczeństwo z górnikami, pokazać, że oni mają nie wiadomo co. A oni pokazywali te kwitki, pokazywali je, ja je widziałam. Te parę złotych za to fedrowanie na dole, wstydzilibyście się. Tak, zawyżały te pensje, pensje prezesów kolejnych, mianowanych przez was. I oni dzisiaj się budzą i mówią, że za miesiąc kompania upadnie? Proszę to pokazać, proszę to uczciwie powiedzieć. I nie konfliktować ze społeczeństwem, bo to się już nie dało oszukać. Bo w stacji, która nie jest nam przychylna, pokazano, że 67, czyli blisko 70% społeczeństwa stoi dzisiaj murem za górnikami i tam na tych ulicach nie są same związki, które próbujecie tu obśmiewać. Tam są już zwykli Polacy. I dlatego dzisiaj my w duchu odpowiedzialności za kraj, za nasze polskie złoto powinniśmy to odłożyć. Powinniśmy to odłożyć. Dlatego, że ta spółka, do której mają być przekazane te kopalnie, i było to dzisiaj tu powiedziane, trzeba jasno to wyartykułować, ma likwidować i sprzedawać nieruchomości. Taka prawda. Nie kłamcie tych ludzi więcej. Nie stawiajcie ich pod murem. Panie pośle Gadowski, to sprawozdanie tej komisji to dzisiaj brzmiało jak testament Platformy Obywatelskiej. Wstydziłby się pan obiecywać 24 miesiące, czy odprawy w wysokości 24 miesięcy. To ja powiem państwu. Górnik ma honor. I nawet jakby pan im obiecał 24 razy pańską pensję, to on chce pracy. Nie chce tej jałmużny. Chce pracy. I była tu mowa o biedzie. Tak, wyemigrowało już ze Śląska jedno potężne państwo. Wyemigrują pani kolejni poseł, młodzi Polacy. Nasz najlepszy poseł, kapitał, jaki mamy. Bardzo. Do tego doprowadzacie. Będziemy przeciwko egzekucji polskich kopalni, dziękuję, i przeciwko degradacji Polski. Dziękuję pani poseł bardzo.